będziemy sobie postrzelać na nasze super miejsce obok domu. Aha, potrzebujesz drugą rękę do wchodzenia na nasze ten. Drapać się na skarpę. A poszczelajmy się na 20 metrów, co? Tak, po prostu, żeby porozciągać mięśnie. I w ogóle. Tarcza trochę przyprószona śniegiem, ale to damy sobie radę. Strzały ci się porozsypywały? Pokaż, poprawiłaś postawę? Poprawiłaś swoją postawę? No ja myślę. No chyba już lepiej jest niż było. Trafisz? O, czerwone. No bardzo dobrze. Czyli to jest 7, tak? Będę ci liczył na bieżąco. Opowiedz, jakie masz wrażenia od kiedy masz łuk ustawiony prawidłowo. Zobaczymy. Poza tarczą, no. A masz widownię? Ja słyszałem, że ty lubisz mieć widownię. A to mam live'a? Kręcisz? O, 8. Musisz sobie po prostu na mnie ponarzekać. I od razu lepiej. Dwa dobre, dwa słabe. No dobra, nie będziemy tego pokazywać, bo nie ma co. Akcja. Nie ma żadnych sarenek dzisiaj? Dzisiaj nie ma, a może jest gdzieś. Może przyjdzie. No czerwone, na razie dokładnie to jak mi. Kurde, bo mi porwie ten. Co ci porwie, no, czapkę? Warkocze? Warkocze ci porwie. Czerpało. No prawie żółte. No to już lepiej ode mnie widać. No żółte, no proszę. No dziewiątka już teraz, nie? Już no. Pewnie nie będzie na indycie. Ale spróbuję. Spróbuj. Jak tam? Nie, czerwona. Nie chciałam. Efekt. No to. Wszystko dobrze. No! Na 20 metrów, na pierwsze zimowe strzelanie, to naprawdę jest świetnie. O, a twoich szczał mam nie brać, czy jak? A nie bierze moich szczał? Zaparcie na szkoł i zapomnę, że twoich szczał. Bo ostatnio ktoś pytał. To są strzały Easton, Nemesis, 5400, 9.3 GPI. Długość to nie wiem, 31 pewnie, albo 30. A Agnieszka strzela z tych popularnych Kylon 7. Też 400, nie? No.
piątka. Ej, patrz to, ja się kręcę. No, powiem ci, że dawno mi się tak fajnie nie strzelało. Nie jest jakaś tam rewelacja, oczywiście. Wyjmę, może żeby mnie nie zaburzały. Ale przynajmniej jest jakaś... consistency, to się mówi po angielsku? Nie są takich. Czyli taka konstancja, tak? Stałość. Stałość. A ty masz dziewiąteczkę, ja jaką ładną. Ja też tutaj zobacz, no proszę. Pięknie. Wyjmiesz moje też? Bardzo się proszę. Znowu semeczka. Od kiedy mam troszkę lepiej ustawiony łuk, po ostatnim filmiku na YouTubie, który umieściliśmy, się pojawiło dużo komentarzy, głównie takich pożytecznych i krytycznych, za co bardzo dziękuję. Udało nam się troszkę lepiej ustawić łuki, mi i mojej żonie. Agnieszka ma skrócony naciąg o 1 cal, chyba, nie, o 2 cale, na 23 z 25, jeżeli dobrze kojarzę. A ja z 29 zszedłem na 28. Miałem 27 przez chwilę, ale niedobrze mi się z tym 27 strzelało. Łuk był jakiś taki krótki, mało elastyczny, strasznie sztywny i miałem też wrażenie, że nie rozciągam ramion tak jak w takim zakresie, żeby były swobodne. Aga już przyszła. Jak tam dzieci? Aha, dzieci są w domu, my strzelamy, bo jeszcze jest trochę jasno. Inaczej się strzela, jak jest mróz i śnieg. Nie wiem dlaczego. Może to kwestia bardziej organizmu, że troszkę inaczej się zachowuje niż jak jest ciepło i komfortowo. Kiedy ma się krótki rękawek, na sobie trochę mniej warstw i człowiekowi nie jest zimno w stopy, to pewnie jest troszkę inaczej. Ale to też kwestia pewnie odpowiedniego ubioru. Ostatnio strzelaliśmy na 40 metrów, pierwszy raz. Zrobiliśmy sobie taki dystans. Tutaj mamy na tej naszej strzelnicy takie trochę warunki, że tutaj jest tarcza. Poczekaj, nie wyciągaj jeszcze, ja pokażę tylko. A tam jest droga, gdzie ta latarnia. Ale postawiliśmy sobie tam kawałek wyżej, gdzie jest ten pienik mniej więcej, ostatnio tarczę. No i to nam dało dystans już 40 metrów, strzelaliśmy tam z dołu, jest trochę różnica wysokości. Ale fajnie nam się strzelało, nie? Znaczy, generalnie trafialiśmy w tarczę, nie biegaliśmy szukając strzał. Jak na pierwsze strzelanie na 40 metrów było całkiem ciekawie. Pewnie do tego wrócimy, chociaż na razie strzelamy tutaj na tym naszym stanowisku 20 i 30 metrów, nie? Aha, jeszcze wracając do tematu 40 metrów, to problem mamy z twoim celownikiem, nie? W twoim łuku, bo ty masz łuk ustawiony na generalnie dość słabo, więc jest większy rozstaw między pinami w celowniku na dystansie, bo my mamy co 10 poustawiane, czyli 20, 30 i 40. No i u Agnieszki właściwie między
pinami jest tak duży odstęp, że nie ma już miejsca tak naprawdę, żeby właściwie ustawić 40. Trzeba cały celownik troszkę podnieść i poprzestawiać pozostałe piny, żeby zrobić więcej miejsca. Ale to i tak jest maksymalny zakres tych 20 metrów na twoim celowniku, nie? Na moim... O, teraz chyba widać w miarę fajnie. Otwórz się, bo... O. Na moim jest tak, że no jest dużo miejsca jeszcze między tymi skrajnymi położeniami. A z kolei Łagi, daj swój. Górny zielony i dolny czerwony są praktycznie w skrajnych położeniach w tej chwili. Górny jest na 20, żółty jest na 30, a czerwony jest na 40. No i tutaj tak naprawdę da się między 20 a 40 ustawić, ale już jakbyśmy mieli większy dystans ustawiać, to już by był problem, nie? Strzelamy. Ale to mnie już nie widać. No wiadomik, że filmuje, oczywiście, że tak. Nasz wierny towarzysz. Co to było? Opona. Opona. No, ty ją wyciągasz. No w oponie jest, zobacz. Ej, nie! Nie, pomiędzy. Jak ściana się wbiła? Pomiędzy. Tarcza się wbiła od spodu. Tak. Widzisz, to się nazywa seks. Od strzelania. Podkręcona to było. No, tupy nie urywa to strzelanie. No ale dobra, postrzelaliśmy sobie. Zawsze jest trochę tlenu złapane. Mięśnie porozciągane. Pobawione trochę też. O, może kotek sobie teraz usiąść na tarczy. Damy ci jabłko do podtrzymania. No dobra. Kochamy wszystkie zwierzęta. Pożegnajmy się z widzami, może że wiesz tam te. Pobłagajmy trochę o lajki i subskrypcje. Nie subskrybujcie, nie lajkujcie. To podobno najlepiej działa. Aha, no. Żadnych interakcji. Żadnych interakcji. No, nie chcecie przecież oglądać naszego kolejnego filmiku i dostać jeszcze powiadomienia. Nie. Dobra, to cześć. No i jak się strzelało? Jak na potrzeby filmu dobrze się strzelało? Powiem ci, powinniśmy jak to kręcimy, to tak podrasować trochę ten. Tak wiesz, wbijamy tam strzały tam ręką, nie? Dziesiątkę i potem wiesz, idziesz no. Następna scena, tam podchodzisz, a tam wszystko w wyszce, nie? I to tak. W telewizji tak się wszędzie tak oszukują, czasem programy. Tak, i takie zwolnione tempo i tak idziemy takim krokiem. Nie takie zwolnione tempo, jak taka ręka wbija w dychę. Ale ręki nie widać. No, a ty przez chwilę, a wcześniej ujęcia jak strzelasz. Musimy zrobić taki film, na pewno. Będziemy mieli też dużo subskrybentów, a nie tam. Wiesz, ludzie wchodzą i... Czekaj, kurna, poszynaj. Wchodzą i ten. Nuda, i mówią, o kurde, chodzi, a napiszę tutaj komentarz, bo zaraz oni w ogóle nie umieją strzelać, nie? Tutaj żal po prostu jest dom na... Nie, pewnie najbardziej, bo tam w tym mieście jakoś ładnie wyglądasz. No, w tej czapce. No. Dobra. Łuk gotowy do akcji. Dobra, to idźmy. Cześć!